Zostało po raz kolejny oskarżony o zmanipulowanie swojego materiału dotyczącego pandemii. Mężczyzna, z którym przeprowadzono rozmowę na wizji, zdradził, co zostało ukryte przez telewizję publiczną. Bydgoszcz zrealizowało materiał dotyczący trudnej sytuacji księgarzy w czasie epidemii. Jego częścią była rozmowa z właścicielem księgarni. Niestety, w samej telewizji wyemitowano już zmanipulowany materiał. Zmanipulowało materiał. Kolejne oskarżenia w stronę stacji nagranie było realizowane w ramach programu Zbliżenia, a rozmowa była nagrana w księgarni Skrzynka na Bajki. Na ścianie do plakatów była przyczepiona tęczowa flaga, symbol środowisk. W wyemitowanym programie flaga została pozbawiona kolorów, aby nie dało się zidentyfikować jej znaczenia. Gdy zobaczył to właściciel księgarni, był szczerze oburzony. Napisał, co o tym sądzi na fanpage'u swojej księgarni i w ostrych słowach skrytykował decyzję pracownika stacji o cenzurowanie flagi. Mam tęczową flagę, bo moje dostały ją w zeszłym roku na Marszu Równości. Ona jest ładna, kolorowa i jest to symbol tego, że się solidaryzuje z wykluczanymi grupami, nie tylko z plus. Myślę, że jakiś gorliwy realizator zrobił to z przekonania, albo ze strachu przed górą. Wyszło żałośnie, pisał na swojej stronie. To nie koniec sprawy. Właściciel księgarni usunął wpis. Później właściciel księgarni zdecydował się na usunięcie swojego wpisu. Sprostował to w drugim komunikacie, w którym poinformował, że nie chciał, aby krytyka spadła na niewinnych dziennikarzy, autorów reportażu, gdyż działali w dobrej wierze i to nie oni odpowiadali za wymazanie flagi. Dwa. Nie chcę, żeby cięgi spadały na jego autorkę, która nie jest winna sytuacji, a wykazała się jedynie dobrą wolą i chęcią pomocy. Jest mi żal, że doszło do takiej sytuacji, a przecież nie o to w tym chodziło. Nie godzę się i nigdy nie zgodzę na cenzurę i zmienianie rzeczywistości w imię czyichś wyobrażeń, ale w tej sytuacji nie chcę po prostu, aby szkodę poniosła niewinna osoba, jaką bez wątpienia jest autorka materiału, czytamy we wpisie. Screen / Bydgoszcz źródło.